Yo, Tunerom, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Injustice. Kolejny rozdział Wonder Woman, już 11. Także chyba po raz pierwszy w ogóle mamy okazję pograć jakąś kobietą. Także fajnie, nie? Fajnie. Faktem, co prawda troszeczkę za tą Wonder Woman nie przepadam, no ale no. Jak jest, no to trzeba pograć. Okej, jeżeli chodzi o samą Wonder Woman, to jest ona pierwszą super bohaterką, tak? Pierwszą kobietą w uniwersum DC. Zadebiutowała ona w 1941. Twórcami postaci są William Moulton Marston i Harry G. Peter, jeżeli dobrze czytam to. I tutaj oczywiście mamy Quick Time Event, który zapewne spierdziela, ze względu na to, że mamy te numeryczne przyciski. Już bym chyba wolał te Xboxowe, ale ze względu na to, że zmieniłem sobie kontroler, no to tak jakoś wyszło. Dobra, tutaj trzeba wciskać wszystkie, więc no, sorry memory, amigo. No nie pyknie ci. Dobra, pierwszy przeciwnik Bane, też ciekawa postać. No ale no. Może powiedzmy sobie coś o umiejętnościach, czy też supermocach właśnie panny Diany, bo tak oczywiście Wonder Woman ma na imię. To już zostało kilka razy wspomniane, ale no, jak już troszeczkę opowiadam o postaci, to przypomnę. Diana jest wyszkolona w walce wręcz oraz posługiwaniu się bronią białą, jak i mieczem. Dodajmy również tarczę. Jeżeli chodzi o tarczę, no to oczywiście Diana w grze posiada zmianę stylu. Coś podobnego ma Nightwing, że łączy sobie te dwa takie kijaszki w jeden długi i wiecie, naparza się. A Diana ma, że z tarczy i miecza zmienia sobie dosłownie na samo lasso. Dobra, wracając dalej, czym tam Diana się posługuje? To oczywiście są to włócznie, łuki, czy właśnie wymienione wcześniej lasso. Posiada ogromny refleks, o czym świadczy zdolność odbijania kul, tak? Faktem trochę te odbijanie kul, coś mi nie wyszło wcześniej, ale nic nie widzieliście. Przy pomocy swoich bransolet, no czyli przyjmuje po prostu te wszystkie właśnie ciosy, kule na właśnie te ochraniacze, czy też właśnie czytajmy to bransolety. Amazonka otrzymała od bogów dary, dzięki którym cechuje się ogromną siłą, szybkością czy wytrzymałością. To jest chyba takie pospolite takie moce każdego superbohatera. Przynajmniej w DC, że wiecie, super zwinny, super wytrzymały i tak dalej, i tak dalej. Diana potrafi latać, także to jest dosyć ciekawe, oraz komunikować się ze zwierzętami, to jest też dosyć ciekawe. Za pomocą lasa prawdy, bo to tak się dokładnie nazywa, potrafi zmuszać każdego do mówienia wyłącznie prawdy, więc to jest na pewno przydatne, jeżeli chodzi o no, wyzyskiwanie czy po prostu potrzeby dowiedzenia się czegoś. No wiecie, w końcu super bohaterka sprawiedliwości. Yeah! Próbuję być śmieszny, nie wychodzi mi to. Nieważne. Okej, co tam było? Lasso, które pozwala nam zmuszać każdego do mówienia wyłącznie prawdy. Przynajmniej to, co dana osoba uznaje za prawdę. Właśnie, bo to jest taki mankamencik, nie? Więc no, więc może też to tak aż tak niekoniecznie dobrze działa. Wiecie, o co chodzi, nie? Warunkiem jest dotykanie lasa przez ofiarę. Chociaż z krawkiem ciała, no, czyli po prostu no, Diana musi złapać tym właśnie lasem, tak? Żeby dowiedzieć się prawdy. No.
No więc no... Taka skromna to bohaterka, bym tak to powiedział. Znaczy no skromna, no wiecie no. Typowa babeczka, która jest super zwinna, super silna, potrafi latać. No te lasso jest jedynie dosyć ciekawe, nie? Dobra, ale tutaj trochę tak odskoczyłem. W ogóle co jest ciekawe właśnie, że Ares, powiedzmy, że teleportował do swojego świata, tak to mogę powiedzieć. Albo wymiaru po prostu. I przekazał tutaj kilka ciekawych informacji. Ares też taka ciekawa persona, przynajmniej tutaj w grze jest fajnie zaprezentowany. Bo w filmach chyba nie mieliśmy okazji widzieć Aresa, co jedynie coś tam w komiksach można było poczytać na temat tego gentlemana. No ale no. O, właśnie. Tutaj teraz będzie on prezentował, co Wonder Woman z tego drugiego wymiaru, czyli ta, która jest super posłuszna Supermanowi i w ogóle lofcia go i buzi buzi, cmok cmok i tak dalej. No to więc no tutaj ta prawilna Diana, że tak to sobie nazwę, no nie pozwoli na coś takiego, wiecie, kodeks tych Amazonek i tak dalej. Właśnie, bo nie wspominałem o tym, że pani Diana jest właśnie Amazonką i to taką z wyższych sfer, że tak to nazwę, tak? Tutaj na pewno jeden tekst zostanie powiedziany, który na pewno muszę wyhaczyć. Także no, będę się na pewno na niego szykował, ale cicho, nic nie wiecie. Okej, mamy Raven. Raven to jest też ciekawa postać. Oczywiście członkini Młodych Tytanów. Warto wspomnieć, że jej tatuś właśnie, mój tatuś, mój ojciec, no to jest dosyć potężna persona, demon z piekła rodem. Więc jak on by tutaj jeszcze przybył, no to by dosyć grubo było. Muszę pamiętać właśnie o zamianie tego stylu z lassa na tarczę i miecz. O ty, nie da się złapać, ja już ciebie prawdę wykrztuszę, ty. Ty pindo, kuźwa, co ty myślisz? O ty, no to jeszcze raz rzucik i cyk. O, elegancko, pyk, łapka weszła. Mamy praktycznie obydwoje pełne paski, o właśnie, więc można by było wyszczelić go sobie, byście mogli zobaczyć jak... O, fajnie, że akurat Raven wykorzystała część pasku. Po to, żeby troszeczkę więcej tych obrażeń zadać. O, ty cholero! Ale ej, jak wyczekała, bo... Jak wyczekała dosłownie, nie? Nic nie wcisnęła, ja sobie mówię, a tam YOLO, co mi tam, niech będzie. Wcisnę sobie cały ten pasek, no bo jednak bym musiał cały pasek zużyć, żeby wygrać. Więc no najwyżej sobie ten paseczek wykorzystamy po prostu w następnej walce. Jest zbiorowisko Amazonek, wojowniczek. Ciekawy strój masz, koleżanko. No. Chociaż chyba wolę cię w tym takim naturalnym, w sensie tym twoim, o właśnie, podstawowym, w którym teraz Wonder Woman się pokazuje. Dużo lepiej wygląda. Nie uważacie? Ale nóżki. Mr. O, tutaj też fajne widoczki. Dzień dobry. W ogóle w tej zbroi tak mam wrażenie, że tak staro wygląda, nie? Z tymi takimi rozpuszczonymi włosami dużo lepiej. No ale no, ten. No i jedziemy, biteczka, cyk, babki się leją. Yeah! Kopnij ją w jaja! Co? Normalnie, pyk, pach, tarczą, elegancko. Taki sztywny ten styl posługiwania się mieczem, nie uważacie? Takiej gracji brakuje.
To nasze zadanie. No pewnie. Nie chcę cię pouczać. Lecimy, bitka! Jazda! Dymy! Cyk, od razu. Zwróćcie uwagę, że zaczynamy tym drugim stylem. Nie zaczynamy lasem, tylko zaczynamy właśnie tarczą i mieczem. Także to jest spoko. O, teraz sobie zamieniłem. Także to jest spoko, że jest to dopilnowane, a nie taki babol odwalony. Oj, tutaj zwaliłem troszeczkę kombosika, bo fajnie sobie ją odbiłem. Tą podróbę amazonek. I pyk! Łap moje lasso! Hiha! Co mnie będziesz rzucać? Nie ma takiego rzucania. Oj, za wolno, za wolno, za wolno. Pyk, rzucik. Zapraszamy pod ścianę. Zaraz cię normalnie... Nie, to ja miałem tą armatę wziąć. Ty, kurde, pindo. Jest pełny paseczek, więc można go w sumie wykorzystać. O, właśnie, tak jest. Cyk. Aha. No chociażbyście mogli pokazać animację, jak to wygląda. No halo, proszę pani, nie wolno tak. Siostry, stójmy, spokojnie. Jest! Koić męski gniew. Jak to kuźwa brzmi. No, zaraz będzie, że jestem jakiś zboczuch czy coś, nie? Ale no... No widzieliście, jak Diana się wcześniej nawet zachowywała względem nawet Supermana, tak? Tutaj jakieś eleganckie czuszki, coś takiego, nie? No kurde! O to w tym chodzi, poważnie. Jesteśmy Amazonkami. Tak jest, musimy... Dobra, nieważne, już nieważne, już skończmy z tym, z tymi żarcikami. Pyk! No nie strzelaj w blok, no taki ładny był. O, Spider-Man, raczej jego podróba. Co? Z bani wjechał normalnie taranem i z bloków zrobił domino. Tak nie można. O, jest i ten super koleś, któremu odwaliło. Ale tak jak mówiłem, no Superman ten zły pasuje do niego coś takiego, nie? No wiecie, zawsze z reguły mamy tego Supermana, który jest aż przynadto dobry, nie? Aż się rzygać się chce tym. I właśnie postacie, które są aż ponadto dobre, tak? I nagle stają się złe, albo mają ku temu okazję po prostu, no to szanować, szanować. I pyk! Kotecek dostał. Dobrze, Green Arrow. Łysy został Aquamana. Nie wolno tak. Co ty sobie wyobrażasz? No właśnie, nie musi. Oj, będzie spinka. Będzie spinka. Cyk, tak jest. I czyżby tu by była waleczka? No w sensie, troszeczkę tak tą Wonder Woman pominęli? Chodzi mi o to, że wiecie, no, czyżby teraz był Batman? Czy tak po prostu to jest tak filmik, bo jest. Ole mu wycurwił. Ładnie, też bym tak chciał kiedyś komuś. Aha, czyli jednak teraz będzie Batman. Jasne, okej. Okay. Dobra, to tutaj sobie spauzujemy. Faktem no nie było pokazane, że jest nowy rozdział, ale no mamy nową postać, więc no... no sorry Diana, ale zabrali ci jedną walkę. Prawa kobiety, także... No, wiesz gdzie masz się udać. Nie no, sorry, przepraszam, żeby nie było, to tylko żarty, nie? Dobra, z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o Wonder Woman. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. No i co, no życzę wam miłego dzionka czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i... Yo!